Ludzie Utera doskonale nadali się do zasilenia mojej armii nieumarłych. Maszerowaliśmy przez lasy Keltalas w stronę Srebrnej Luny, wielkiego miasta elfów. Szukałem słonecznej studni, zbiornika magicznej energii i źródła mocy nieśmiertelności elfów. Dzięki niej miałem wskrzesić Keltuzada jako Lisza. Żadna armia nie sforsowała bram Srebrnej Luny, ale nie próbował tego dokonać jeszcze rycerz śmierci, taki jak ja. Arthas kontra Uther! Arthasie, co ty narobiłeś? Niektóre karty rycerzy śmierci mają wartość runiczną. Ma to znaczenie tylko podczas tworzenia talii i nie ma wpływu na grę. To kto dzisiaj oberwie? Nie pozwolę ci zbezcześcić tych ziem! Zejdź mi z drogi! A zadbam o twoją szybką śmierć. Moi żołnierze przydadzą się nawet po śmierci. Się nie podda! Udusisz się! Przerwij to szaleństwo! Prawie, że będziesz cierpieć! Więc teraz zniewalasz niewinnych? Aż takim potworem się stałeś? Worek na ciebie! Siła lodu! Gotowe! Na koń! Arthasie, ta mroczna magia sprowadzi zagładę na świat! I o to chodzi, starcze. Przyjmij podarunek śmierci, na niebie! Jeżynka!
magia krwi nie ochroni cię przed światłością, chłopcze. Wracajcie do domów. Twój ojciec rządził tą krainą przez dekady. Ty w ciągu zaledwie kilku dni obróciłeś ją w ruinę. Jakież to dramatyczne, Uterze. Rozświetlę twą ścieżkę. Szczerą nadzieję, że szykują dla ciebie specjalne miejsce w piekle, Arthasie. Możemy już się nie dowiedzieć, Uterze. Zamierzam żyć wiecznie. Revolution will be live.